co my tu robimy? Chodź. Za co Jagoda lubi Tadeusza? Ja myślę, że za całokształt. Tadeusz ma bardzo duże serce, to na pewno. Oni w ogóle są dosyć podobni do siebie, tak mi się wydaje. Są raczej w gorącej wodzie kompanii, mówią to, co myślą. Są też szczerzy i też trochę bezkompromisowi. Chciałeś mieć pewność, że ci nigdzie nie ucieknę, więc wszystko, co musisz teraz zrobić, to powiedzieć tak. Za co Tadeusz lubi Jagodę? Za to, że kiedy ma poczucie, że włącza metaforycznie czwarty bieg i już się dusi, to ona jest jego piątym, szóstym i siódmym, a nawet całą skrzynią automatyczną. Także ona prowadzi ten samochód do przodu przez tę autostradę i on się z tym bardzo dobrze czuje. A pamiętam, jak się poznaliśmy. Nie słyszał pan, że cukier zabija? A pani nie słyszała, żeby nie wtrącać się w nie swoje sprawy? Oni się nie chcieli przyznać przed sobą do swojego uczucia. A co pani robi? Niech pani się trzyma ode mnie z daleka, rozumie pani? Co chwilę tam się wydarzały różne sytuacje, które niestety oddalały ich od siebie. To nie jest zaproszenie na randkę. To nie jesteś w moim typie. Za mała. To chyba była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko ona była trochę wyparta. Dziewczyna w bojówkach, księgowa mafii, a potem co się okazało? Miłość mojego życia. Jeżeli między dwojgiem ludzi jest chemia, to tego się nie da oszukać po prostu. To jest pewien magnetyzm i z tym nie da się walczyć. Bardzo cię kocham. Proszę cię, wróć do mnie. Ich małżeństwo zostało wystawione na próbę. Jagoda czuła się potwornie po tym wypadku i musiała poukładać sobie to wszystko na nowo. Jej życie po raz kolejny zostało wywrócone do góry nogami i ta relacja z Tadeuszem też. Każdy aspekt ma swoje znaczenie. Wybaczanie, budowanie relacji, słuchanie drugiej osoby. W związkach się dzieje tak, że jak jest wielka miłość, to trochę jak z wielkim płomieniem i z wielkim ogniskiem i on dosyć szybko gaśnie, bo nie ma tych drewienek, które się dorzuca do tego ogniska, żeby ono płonęło jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Natomiast jeżeli ta znajomość ewoluuje i potem przeradza się w miłość i ten płomień nie gaśnie, tylko jest coraz większy. Ja cię już nigdy chociaż na chwilę nie spuszczę z oczu. Zdecydowanie sprawdza się człowieka w gorszych chwilach i w tych chwilach zwątpienia. I Jagoda potrzebowała takiego potwierdzenia też sama dla siebie, że to jest ten mężczyzna i zrozumiała, że bez niego jej życie nie jest kompletne. Związek z Tadeuszem naprawdę utwierdził ją w tym, że jest fajną, pełnowartościową kobietą. Myślę, że każda kobieta tego potrzebuje. Takiego rodzaju adorowania, takiego naprawdę miłosnego spojrzenia. I Tadeusz patrzy na nią z miłością, no i to daje jej siłę. Już nigdy nie pozwolę ci uciec. Wzajemnie pracują nad tym, żeby akceptować swoje wady i iść razem w jednym kierunku. Pomimo różnych napięć, tarć, jakie w każdym związku są. I zawsze, jak druga osoba jest w trudnych momentach naszego życia, jest łatwiej. Jest wsparciem, czasami jest naszym zwierciadłem, naszym lustrem, czasami jest podporą, jak naprawdę jest bardzo źle. Myślę sobie, że oni są dla siebie stworzeni, po prostu. Mimo tych wszystkich przeciwności, wciąż jesteśmy razem. I tego się trzymajmy. No zawsze warto walczyć o miłość. Nie ma chyba ważniejszej rzeczy. Są różne rodzaje miłości, oczywiście partnerska, rodzicielska, ale to wszystko jest jednak miłość. Z takim dużym M, jak miłość.